No cześć, dzień dobry i witam Was w kolejnym vlogu. Słuchajcie, chwila prawdy, dlatego że pierwszy raz mam nawinięte włosy na ten wałek od czasu, kiedy ścięłam włosy. A wiecie, im włosy bardziej pokręcone, tym włosy krótsze. A ja ścinałam włosy jakieś 1,5 tygodnia temu, coś takiego. I wcześniej ich nie zawijałam na ten śmieszny, wiralowy wałek tiktokowy, jakby kto pytał. Dużo osób w ogóle też często pyta się mnie gdzieś tam na Instagramie czy na TikToku, jak ja kręcę te włosy. Także proszę Państwa, tak to wygląda mniej więcej. Zawijamy sobie dookoła, dobieramy włoski i ja sobie z tyłu biorę cyk, spinam spineczką i taka godzinka i włoski są fajnie nakręcone. Jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało. Oho, moja siostra odpisała. Jaki przypał jest? Halina napisała, przypał jest. Jaki przypał? Jakie zdjęcie? Co? I to jest właśnie to. Ja jesteś chora! Jaka ty... Ej, nie! Ty widzicie? Ej, widzicie moją reakcję? Tala do mnie pisze! Halina, przypał jest, ktoś nam zrobił zdjęcie. Ja sobie myślę, kurde, gdzie my byłyśmy? Co my takiego robiłyśmy, że nam, wiesz co? Wiecie co? Zrobili zdjęcie, a ona wysyła takie zdjęcie. Brzmi. Czajcie? Ej, serio się wstraszyłam. Dobra, nieważne. To jest Halinka. Cała Halina. W każdym razie. Rozplątujemy te włochy, zobaczymy mniej więcej, jak to wygląda. Obstawiam, że naprawdę będą te włosy króciutkie, jak teraz je rozpuszczę. Sama jestem mega ciekawa tego całego efektu, ale zanim to wszystko tutaj... One się pokręciły w ogóle, te włosy? Pokręciły się. Ogólnie ja mam włoski podatne na kręcenie, więc ja na przykład z rana, jak tak sobie delikatnie zwilżę te włosy, nawilżę, popsikam tak wodą troszeczkę, żeby one były takie nie mokre, ale też nie suche, takie wiecie, delikatnie wilgotne, śmiesznie wyglądam. To wystarczy takie 40 minut z takim wałeczkiem na głowie i zobaczcie. Dobra, poczekajcie, bo coś mi tu nie bangla. Głowa w dół, trzepiemy włochy. No proszę Państwa, elegancko, co? No i git. I fresh. Jak to wygląda, muszę sobie tutaj zobaczyć. W tym, a z tyłu? O proszę. Mega dobrze. Rozczesemy. Polski język trudny. Rozczeszemy sobie tutaj. Cyk. Ej, kurde blacha, jakie one są krótkie. Jak one są proste, to sięgają mi tak tutaj delikatnie za tatuaż. A teraz, jak są pokręcone, zobaczcie, jaka jest różnica. Tyle włosów. Ciekawie, ciekawie. Chcę zadzwonić do mojej siostry. Ogólnie ja się do niej dobijam już od jakichś dobrych 20 minut. Bo chciałabym pojechać do galerii. Wiecie? Mam na sobie taki top śmieszny, a chciałabym biały. Miałam biały, ale biały top uległ samozniszczeniu i potrzebuję taki biały. A że nie chce mi się jechać samej, a moja siostra nie odbiera. To będę chyba... Halo! Poczta głosowa. Poczta głosowa. No i tak to właśnie z moją Paulą jest. Pij do godziny 11 albo do godziny 12 i nie da się z nią skontaktować. Dobra, ogarniam się i chyba na to wychodzi, że będę musiała jechać sama. A ja to w ogóle powiem Wam hita, jak nasz polski kraj robi nas w ciula i po prostu żeruje na nas. Ale poczekaj tam. Wejdę sobie do auta, żeby tutaj ludzie na mnie dziwnie nie patrzyli, nie słuchali mnie. Słuchajcie, ostatnio bierze pisze do mnie Sawi, bo ja ogólnie jestem na takim etapie teraz, że bardzo chciałabym kupić supa, tą taką deskę pompowaną, na której możecie stać i wiosować wiosłem, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. I ja już w ogóle mam zajawkę na to od początku roku, albo od końca roku 2023. I gdzieś tam patrzę sobie po tych stronach internetowych, za ile one ogólnie chodzą. I taki fajny sup ogólnie kosztuje ponad 1500 zł. No i tak sobie myślę, kurde, no 1500 zł, no trochę dużo, co nie? Szkoda mi w sumie 1500 zł dać za dmuchaną deskę. I pisze do mnie, słuchajcie, Sawi, że w Niemczech, w Kauflandzie jest sup za 560 zł i ten sam sup u nas w Lidlu, słuchajcie, kosztuje ponad 900 zł. Czajcie?
Czajcie to? Także jutro z rana jadę do Görlitz zobaczyć do Kauflandu, czy jest ten sup. Jeżeli będzie, to kupuję sobie i kupuję również tacie, bo już tacie dałam cynka, że są w spoko cenie. Bo właśnie ta, mój tata chce kupić dla mojej mamy. Także mega spoko, mega się cieszę. Mam nadzieję oczywiście, że jak tam pojadę, to będą te supy w Kauflandzie. A jak nie będzie w Görlitz, no to Sally, która mieszka w Dreźnie, powiedziała, że kupi mi i po prostu nie wiem, czy tam BlaBlaCarem mi wyśle, czy po prostu ja pójdę do Drezna i odbiorę sobie tego supa. Ale kurde, w ogóle zobaczcie, jaki porypany, nie? Że 560 zł kosztuje w Niemczech, w Kauflandzie, a u nas w Lidlu ponad 900 zł. I to taki fajny sup, jak tam gdzieś tam patrzyliśmy i czytaliśmy, no to podobno jest spoko. Także jestem ciekawa, czy jutro będą i czy kupię i fajnie, będzie nowa zajaweczka. Ja już wam mówiłam, wielokrotnie w sumie, że ja jestem topiarą. Mogę w sumie tak to nazwać, topiara. Brzmi to trochę cringe'owo, dziwnie, ale to w sumie po prostu wiecie, no ja lubię topy. Bluzeczki są takie, wiecie, klasyczne, zwykłe, najzwyklejsze, obcisłe. No i co? I zawsze jest tak, że jak na przykład jakaś bluzka mi się spodoba, top, i on jest we wszystkich kolorach, jakie gdzieś tam są w sklepie, to ja nie kupuję jednego czy tam dwóch, ja kupuję wszystkie. I chyba zauważyliście też zresztą, że mam kilka, chyba trzy rodzaje, teraz już w sumie cztery, rodzaje takich topów, gdzie mam ich po prostu gdzieś tam w różnych kolorach i proszę Państwa, robimy szybki unboxing, pokażę Wam, bo są w ogóle, słuchajcie, w mega spoko cenie, bo chyba za 19,99 topy, coś tego typu, co mam właśnie na sobie, ja mam czarny, tak jak mówiłam wcześniej, biały, który wcześniej uległ samozniszczeniu, czyli kupiłam jeszcze właśnie biały, bo biały mi brakowało, taki zielonkawy, ładny. Ja w ogóle dobrze się czuję w takim kolorze. Taki jakby... Nie wiem, co to za kolor jest. Dajcie mi znać w komentarzu, co to jest za kolor. Taki przypalony jakby. Brąz? Nie no, czy to brąz? Nie wiem. Nie, nawet nie chcę mówić tego koloru, bo zaraz będzie, że jestem daltonistką. I słuchajcie, niebieski, taki jeansowy. I w ogóle to jest chyba moja pierwsza rzecz w szafie, która jest niebieska. Ogólnie z tego, co słyszałam, no niby tak jest, że blondynkom pasuje kolor niebieski, jeszcze jak gdzieś tam mają niebieskie oczy, ale co jest, słuchajcie, hitem, nie kupiłam tylko tej niebieskiej bluzki, tylko skusiłam się jeszcze na taką bluzeczkę. Już wam pokazuję na szybkiego. Czy będzie mnie dobrze widać? Nie będzie mnie dobrze widać. Tu sobie ustawimy elegancko kamerę, proszę bardzo. Skusiłam się jeszcze na taką bluzkę. Rozpinaną, z długim rękawem. Ona jest taka krótka, ale nie za krótka. I ma tutaj taki rękawek, cyk, na paluszka. Jest fajna, bo jest obcisła i jest też takiego koloru właśnie jak ten top. Także mam w szafie dwie rzeczy niebieskie. Wow! Ogólnie wcześniej byłam przeciwna tego typu koloru. Jakoś tak, nie wiem, nie czułam się w nim dobrze. Dzisiaj jakoś tak przymierzyłam, mówię... Czas na jakieś zmiany. Także tyle by było. Tyle kupiłam, nie kupowałam nic więcej. Kupiłam jeszcze hydrolat, bo słuchajcie, jak w tamtym vlogu wam opowiadałam, że zaczęłam pielęgnować włosy systemem OMO, to jeszcze moja fryzjerka powiedziała mi, żebym zaczęła olejować włosy, więc kupiłam wcześniej olej, ale nie mogłam nigdzie dostać tego hydrolatu, tak? Hydrolat z róży. To naturalna woda różna, która powstała w procesie destylacji świeżych roślin parą wodno. Także co, psikamy tym przed olejowaniem. No i jak mówiłam wcześniej, po prostu trzeba o te włosy zadbać. Ja się, słuchajcie, teraz zbieram, biorę kocyk, biorę książkę i jadę gdzieś nad wody, myślę, że nad żwirownię. Sama posiedzieć, pochillować, troszeczkę się uspokoić, bo ostatnimi czasy dość dużo się dzieje. Nabrać myśli, przeanalizować, pomyśleć, przemyśleć. Myślę, że takie coś dobrze mi zrobi. Akurat jest mega fajna pogódka, słoneczko świeci, także ubieram strój kąpielowy, biorę przyspieszacz do opalania i jadę skorzystać troszeczkę z tego słoneczka. Rozcięłam kocyk, wzięłam sobie książkę, więc zaraz zabieram się do czytania. Słuchajcie, tutaj jest ogólnie taki mały zbiornik, a tam dalej jest taki duży zbiornik. Ogólnie tutaj jest zakaz kąpieli, no ale wiadomo, nie każdy się do tego zakazu stosuje. Ogólnie tutaj kiedyś nie było wody, jak sama nazwa mówi, żwirownia wydobywa.
jakiś, słuchajcie, żwir. No i podobno przyszły jakieś ulewy, jakieś rury tutaj też puściły, z tego co pamiętam, jak mi dziadek opowiadał. I zatonęły jakieś kopary, dźwigi, różne maszyny i przez to, że to wszystko zostało zalane, wszystkie te kopary zostały tam na dole, to podobno tutaj są, podobno, czy no są wiry, które po prostu biorą i wciągają. Także troszeczkę strach jest tutaj się kąpać, no ale wiadomo, nogi pomoczyć można, aczkolwiek dziś jest zdecydowanie za chłodno, żeby się kąpać. Także myślę, maksymalnie tutaj godzinkę jeszcze poleżę. Będę jechała do domku się ogarnąć. I po Maksia. U nas na Błoniach rozstawili dmuchańce, ponieważ jutro, czekajcie, jutro jest czwartek, tak, czwartek, piątek, sobota są juwenalia jeleniogórskie i właśnie widziałam, że już tam rozkładają scenę, już dmuchańce są dla dzieciaków, także myślę, że jeżeli nie rozpada się, bo kurczę, takie chmury jakieś dziwne przyszły, to po prostu wezmę Maksiulę i pojedziemy. No, wieje, jest sympatycznie, cholercia, nie spodziewałam się. Wezmę Maksiulę, po prostu pójdziemy i spędzimy czas na dmuchańcach. Dziecię zgrzane po pompraku. Co tam grzebiemy? Co tam grzebiemy? Znalazłem tu pieniążki. No pieniążki to są moje. A tu są jeszcze. Ja wiem, ale to są moje. A ty miałeś wziąć jednego cukierka? Mam. No to super, dawaj. Bierz i wychodzimy. Dawaj. Trzeba otworzyć drzwi, bo Maksym ma ogólnie blokadę. Od wewnątrz nie może otworzyć. O, a to dla mnie? Tak. Piesek z... słoneczkiem i z kwiatuszkiem. I z kwiatuszkiem jeszcze. I z jarzą i z przesłonkiem. Buziok. Mua. Kocham cię. Jaki ty spocony jesteś, Max. No. Grubo. Mieliśmy jechać na dmuchańce, ale tam na tych Błoniach dmuchańce były spuszczone, więc niestety, ale nie śmigały, ale więc pojechaliśmy... A jutro pójdziemy na wesołą jesteczkę. No zobaczymy, czy będzie otwarte. Więc pojechaliśmy po prostu na pamplak, żeby się dziecię wyszalało, tak? Nie. Nie. Okej, okay, nie. Gleba jakaś była? Tak, tylko gleba i nic więcej. Nic więcej, ale jaki ty w ogóle masz ten? Jaką ty masz stylówkę? Spider-Man spodenki, Spider-Man koszulka i nawet skiety Spider-Man. Co? Do śmietnika. A gdzie jest? Śmietnik jest obok domu. To biegnę. To leć.